Cześć, witajcie na kanale Q21, ja mam na imię Paweł, witam Was już w czwartym odcinku Q21 Audio News, czyli serii, w której omawiamy najciekawsze wydarzenia z ostatnich tygodni w świecie audio. Na pewno znacie zasady, tak więc przechodzimy od razu do rzeczy. Zaczynamy od promocji na Feza, Audiolaba i Regę. Modele Audiolaba objęte promocją to jest 6000A, 6000A Play, 6000CDT i 6000N. Tak więc mowa tutaj o najpopularniejszej serii z Audiolaba, czyli serii 6000. Teraz do kupienia w jeszcze lepszych cenach. Na pewno słyszeliście wielokrotnie i na naszym kanale, i w różnych testach na internecie, i z opinii użytkowników o tych urządzeniach. No, nie można się powtarzać w nieskończoność, ale jest to bardzo, bardzo dobra, bardzo udana seria urządzeń od Audiolaba. Bardzo lubimy osobiście właśnie urządzenia z tej serii, wzmacniacz 6000 A i 6000 A Play. No, to jest jeden z najczęściej wybieranych zmacaczy u nas w ogóle w salonie. Tak więc, zapraszam serdecznie do sprawdzenia oferty. Jeżeli chodzi o Feza, to objęty promocją jest model Torus 5040, czyli Transistor, a w Redze Planar 2, Planar 3 oraz Fono A2D. Tak więc jak widzicie zaczynamy odcinek od mocnej promocji na bardzo popularne produkty, tak więc zapraszam serdecznie. W opisie znajdziecie wszystkie linki co do tego o czym dzisiaj Wam opowiadam. Drugi news jest taki, że mała sala u nas w salonie została skończona. Mieliśmy jakiś czas właśnie remont i mieliśmy tylko i wyłącznie naszą dużą salę na górze do dyspozycji. Jeżeli kiedykolwiek u nas byliście, to wiecie, że mamy salę mniejszą na dole i większą na górze. Mieliśmy właśnie remont tej mniejszej salki, który już dawno jakby był nam potrzebny. No i remont się skończył, możecie już wpadać, umawiać się na odsłuch i bardzo możliwe, że zostaniecie właśnie zaproszeni do sali na dole. A z takich ciekawych rzeczy to mamy w tej sali na dole pełnoprawny kinodomowy zbudowany na głośnikach Sonus Faber. Brzmi to absolutnie świetnie, tak więc jeżeli na przykład chcecie się dowiedzieć jak potrafi zabrzmieć dobry system wielokanałowy, zapraszamy, mamy to skonfigurowane, popodłączane, nie musicie czekać godzinami aż my to wszystko skonfigurujemy, siadacie, słuchacie. Ja próbowałem, naprawdę bardzo fajny efekt, tak więc zapraszam serdecznie. Teraz delikatnie cofniemy się w czasie, czyli o równo dwa tygodnie, i puszczę Wam to. Kolejną nowością jest nowe urządzenie od IFI audio. Trochę się zastanawiam, czy będzie jakieś Q21 audio news bez nowości od IFI. No i w tym tygodniu też mamy nowość od IFI, a mianowicie HipDuck 2, ale złoty. Jak w tym przypadku powiedzenie złoty, a skromny raczej nie pasuje, no to jeżeli ktokolwiek z Was na przykład słuchał Hibdaka 2 albo ma Hibdaka 2 i po prostu uważa, że jest fenomenalny, ale po prostu chcieliście mieć złoty, teraz możecie. A tak teraz na poważnie, Hip Duck 2 jest naprawdę świetnie grającym i świetnie sprzedającym się urządzeniem. Tak więc, jeżeli ktoś naprawdę chciał mieć złoty, no to teraz jest złoty. Jest to wersja limitowana, też można sobie kupić jako pewną pamiątkę, z uwagi na to, że jest właśnie to limitowana seria. Oczywiście jest u nas na stronie, link w opisie. Kolejna nowość: Rega Ozilis oraz Rega Aura są dostępne u nas w salonie do odsłuchu. Mowa tutaj o flagowym wzmacniaczu i flagowym przedzmacniaczu gramofonowym od angielskiej REGI. I teraz wiemy, że Rega ma bardzo dużo fanów w Polsce, przede wszystkim przez to, że jest made in Britain i to takie podejście do dźwięku, który jest po prostu taki analogowy, przyjemny. No Osiris i Aura to są najlepsze rzeczy, które ma Rega do dyspozycji, jeżeli chodzi właśnie o wzmacniacz zintegrowany i wzmacniacz gramofonowy. Wpadnijcie koniecznie posłuchać, jeżeli lubicie Regę, no bo to są urządzenia, które no pokazują pełen potencjał tej firmy i pokazuje jak potrafią zrobić, aby wzmacniać i wzmacniać grał. I naprawdę zarówno Oziris, jak i Aura to są urządzenia, urządzenia brzmiące wybitnie. Są to naprawdę high brzmiące klocki audio, tak więc zdecydowanie warto się u nas, do nas umówić na odsłuch. A nawet jeżeli nie chce wam się specjalnie jechać, ale jedziecie na jakiś odsłuch, zapytajcie nas, może wam podłączymy. Może spróbujecie, posłuchacie, bo warto. Zatrzymamy się jeszcze na chwilę przy Redze. Model Brio przestał być produkowany. Nie ma co jednak kupować zniczy i ogłaszać żałoby Narodowej Audio, ponieważ e, będzie oczywiście nowa wersja Brio. Na ten moment czekamy z niecierpliwością, bo Brio to jest naprawdę już kawał legendarnego wzmacniacza. Bardzo nietypowej obudowie, dobrze wyceniony, bardzo fajnie grający wzmacniacz. No ale Rega nie lubi siedzieć w miejscu i zdecydowali, że potrzebują po prostu nową wersję Brio, że są w stanie ją zaupgrade'ować. Tak więc czekamy na nową wersję. Na ten moment Rega Brio jest tak naprawdę nieprodukowana yy, i liczymy na to, że następny model będzie jeszcze lepszy. Teraz chciałbym wam wspomnieć o poście na naszym blogu. Nasz blog znajduje się na stronie kur21.pl i jest to post z aktualnymi promocjami. I teraz tak, nie ma co się oszukiwać. Tych promocji jest regularnie dużo i one cały czas rotują, cały czas się zmieniają. Dlatego przygotowaliśmy dla Was specjalnie post, który będzie aktualizowany. Zalecamy, żeby sobie dodać właśnie ten post, tą stronę do zakładek i sprawdzać go dosyć regularnie, ponieważ jeżeli jakaś promocja jest aktualna i w tym momencie działa, to w tym poście ją znajdziecie. Wszystko po to, aby wam ułatwić życie, żebyście nie musieli krążyć i szukać w różnych miejscach w internecie, jakie są w tym momencie promocje na audio. Takie, jakie są w naszym poście. Wszystkie promocje, które u nas są aktualne, będą w tym poście zawsze, na bieżąco. Tak więc, taki trochę Quality of Life post, który ułatwia życie Wam, życie nam, chyba wszyscy zyskują. Tak więc, zalecam właśnie do zapisywania w przeglądarce, żeby mieć go zawsze pod ręką. Chociaż, jeżeli czajecie się na jakieś konkretne urządzenie, które mamy w naszej ofercie i nie ma go na obecnej promocji, i tak warto się z nami skontaktować, no bo zawsze możemy jakiś tam rabat dla specjalnych klientów przygotować. A wszyscy ludzie, którzy oglądają nasze filmy na YouTubie, są specjalnymi klientami. Tak więc wracamy do tematu. Kolejna promocja Project Debut Carbon 3DC za 1600 zł. Słuchajcie, nie ma co się za bardzo rozgadywać. Fenomenalny gramofon w swojej cenie. Za 1600 zł naprawdę kupujecie gramofon, który jest dobrze wykonany. Gra, jest funkcjonalny, to nie jest absolutnie żadna zabawka. To jest naprawdę pełnoprawny gramofon, na którym można ambitnie posyłać muzyki za 1600 zł. Tak więc, jeżeli szukacie gramofonu, jeżeli potrzebujecie nowy gramofon, pierwszy gramofon, wymienić gramofon, drugi gramofon, gramofon. Warto sprawdzić tą ofertę. Rega i Project to są chyba dwie najciekawsze opcje na rynku w, tych, w tym budżecie takim w około 2000 zł, i w tym momencie właśnie za 1600 zł ten model to jest świetna opcja. Oczywiście link w opisie. Chcę Wam jeszcze napomnieć o nowym modelu od Fossy Audio, czyli model V3. Wzmacniać zintegrowany, oferujący 300 W mocy na kanał przy 4 HOMach. 450 zł będzie u nas na samej dostawie. Nie mam za dużo do powiedzenia, ponieważ z uwagi na to, że jeszcze do nas nie doszedł, jeszcze go nie słuchałem, ale prawdopodobnie będzie absolutnie kozacki jak za 450 zł. Za kilka dni ta dostawa będzie u nas, tak więc jeżeli chcecie wzmacniać za 500 który ma tyle mocy i prawdopodobnie gra świetnie, o czym się przekonamy już niedługo. Piszcie do nas maila lub dzwońcie, na pewno Wam coś więcej powiemy. Kolejna, ostatnia już promocja w tym odcinku jest na wybrane modele Focala Vesti oraz Neyma Unity. Słuchajcie, ani Focala, ani Neyma nie trzeba za bardzo przedstawiać, są to jedne z najbardziej popularnych i największych marek audio w tym momencie na świecie. Vestia Unity Focal i Name w ogóle są bardzo często pokazywane na targach i na materiałach promocyjnych. Więc jeżeli kiedykolwiek marzyliście o tym, żeby sobie kupić zestaw Focala i Neima i dostać ten taki legendarny dźwięk, taki naprawdę z wykopem, z jajem, taki dźwięk, którego chce się słuchać. Jeżeli lubicie koncerty Focal Name, naprawdę rewelacja ściana dźwięku, możecie teraz zakupić taki zestaw promocyjnej cenie. Link w opisie oczywiście, są tam cztery zestawy specjalnie przygotowane A jeżeli ciekawi co sądzimy o serii Vestia od Fokala Link do naszego opisu w formie wideo w opisie Teraz przejdziemy szybciutko do naszej sekcji przegląd recenzji Zaczniemy od nagrody Red Fingerprint od High Fidelity dla Fez Audio Silver Luna Evo to właśnie nowa Silver Luna Evo została nazwana jednym z najciekawszych zmaseczek lampowych do rozpoczęcia swojej przygody z lampą. Dostała nagrodę właśnie od Wojciecha Pacuły Red Fingerprint z High Fidelity. Tak więc nas to bardzo cieszy, bo Feza bardzo lubimy, jest to polska marka, której naprawdę kibicujemy. Tak więc naprawdę serce się raduje i tylko się cieszyć, że polscy producenci odnoszą coraz większe i większe sukcesy. Drugi test, o którym chciałbym Wam wspomnieć, to jest recenzja zestawu Name NSC222, NAP250 i NPX300 w StereoLife. No i co tu dużo mówić, zestaw Najma za ponad 100 tysięcy złotych. Jest to naprawdę coś grubego. Ja akurat byłem w fabryce w 2000 bodajże w 15 roku, wspominam tą wycieczkę bardzo, bardzo fajnie i mam duże sentyment do Ma właśnie z uwagi na to, że byłem tam na miejscu i widziałem jak to się wszystko robi, piłem z nimi dobre whisky, tak więc przygoda nie do zapomnienia, jeżeli chcecie zobaczyć i przeczytać jak brzmi zestaw Neyma za ponad 100 tysięcy, link macie w opisie. Zamknijmy ten odcinek ku21 Audio News napomnieniem, jakie filmy nam się zbliżają. Na pewno będzie przekrojówka Cambridge Audio. Jest to firma, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Brytyjski producent audio, jeden z najpopularniejszych na świecie, dlatego serdecznie Was już teraz w tym momencie zapraszam właśnie na przegląd oferty Cambridge Audio. A jeśli chodzi o drugi film, no to mieliśmy jakiś czas temu na kanale film kolumny podłogowe do małych pomieszczeń. I bardzo wam się ten film podobał i w tym filmie zapowiedzieliśmy, że zrobimy monitory do dużych pomieszczeń. Chwilkę czasu minęło i już komentarze się pojawiają, gdzie są monitory do dużych pomieszczeń? Gdzie są monitory? Zaraz będą, już się robią. Już się robią, już się robią i tym humorystycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za oglądanie. Tak jak powiedziałem wcześniej, już kilka razy, link do wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłem, macie w opisie tego filmu, więc serdecznie zapraszam. Jeżeli chcecie zadać pytanie, pytajcie w komentarzach. Lubię to czytać, lubię Wam odpowiadać. Tak więc zapraszam serdecznie, a my się widzimy w następnym odcinku. Na razie.